Maurycy Birula. Urodziłem się w 1929 roku w Wolkowysku. Z wykształceniem to jestem technikiem mostowo-drogowym i pół dyplomu mam inżynierii lądowej. Mój ojciec Kalikst Birula był pracownikiem kolei, maszynistą pociągów pośpiesznych. Matka była panią domową. Bo oprócz mnie była jeszcze młodsza siostra. No, mieszkaliśmy w kilku różnych miejscowościach, ponieważ ojciec jako maszynista był przenoszony i z Wolkowycka do Grodna, z Grodna do Białegostoku i ostatnio właśnie od 1935 roku mieszkaliśmy w Białymstoku. No dziedzictwo dla mnie, proszę Pani, to kojarzy się z Wolkowyskiem. Są dwa Wolkowyski, Wolkowysk miasto i Wolkowysk centralny. I Wolkowysk centralny jest pofaldowany pionowo w góry, dół i dwie rzeczki. Jedna rzeczka to jest Roś, duża, ładna, a druga rzeczka to była Wolkowija. To myśmy tam zawsze z tym lesiem, to był duży, duży las. Tam wszyscy z Wolkowicka miasta tam przyjeżdżali. Bardzo było przyjemnie, bardzo rodziny całe przyjeżdżały, także wspomnienia oczywiście zawsze było z rodzinami. Wojna w 1939 roku zastała nas na ulicy Łomżyńskiej 8. I nie spodziewaliśmy się, nie wiedzieliśmy, że ja miałem w ten czas 10 lat. No, początkowo słyszałem, że wojna, że tego, że coś będzie, będzie źle. No ale dorośli przywrócili mi obowiązek martwić się, żałować i w ciągu tygodnia musieliśmy z miasta wyjechać do miejscowości Kurjany, przed bombami chowaliśmy się. Także pierwsze dnie to były od radosnych jeszcze roku szkolnego do właśnie kłopotów już, które się zaczęły. Bo jeszcze dodam, że po kilku dniach pierwsi wkroczyli do Białegostoku Niemcy. Pobyli Niemcy kilka dni i właśnie gdzieś koło 19, jeśli ja pamiętam, marca weszli żołnierze Armii Czerwonej. Białystok był do roku 1944 był w władzy wojska niemieckiego. Niemcy wycofywali się, a weszli żołnierze Armii Czerwonej. No i w ten czas bardzo wielu ludzi, kolegów, którzy mieszkali w Wolkowysku, w Grodnie, bo nie wiadomo było, gdzie będzie, jaka granica, uciekali do Białegostoku, bo tu się zaczęli tworzyć polscy żołnierze przyjechali najpierw. Kilku oficerów zaczęli tworzyć. Czwarty pułk
zapasowym. Zaczęli ludzi w pewnych rocznikach zamawiać i prosić, żeby wstąpili do Wojska Polskiego. Więc oczywiście było początkowo bardzo trudno, ale w ciągu tygodnia czasu niektórzy ludzie z Grodna czy z Wołkowyska, to ja myślę ciągle o swoich kolegach, na piechotę uciekali do Białegostoku i nie mieli gdzie się przenotować, to nawet do nas przychodzili i czekali, że na drugi dzień będzie jednostka Wojska Polskiego i będą mogli wstąpić do wojska. No i tak było, rzeczywiście dużo było przyjaciół, którzy wojsko zaczęło tworzyć jednostki w zależności od wykształcenia, robili do kierunki do szkół oficerskich albo do jednostek wojskowych, normalnie. Także było bardzo dużo, no ja byłem taki, że moja rodzina, moi bracia, cioteczni, kuzyni, do wojska. Dostawali przydziały do saperów, dostawali przydziały do lotnictwa. No i ja ciągle też wojowałem do mamy, z mamą, że ja pójdę do wojska. No to było trochę rozmowy. Mama była bardzo niezadowolona, ale 2 października 1944 roku zgłosiłem się na ochotnika do Wojska Polskiego. No i od razu wykształcenie, ja miałem w sensie już ukończone 2 klasy gimnazjum, bo nie mówiłem o tym, że w czasie okupacji na tajnym nauczaniu uczyliśmy się i ja 1 i 2 klasę gimnazjum zakończyłem. A część tych, którzy byli do wojska przyjęci i mieli stopnie, no to powyżej 7 klas szkoły powszechnej nie mieli. Także ja byłem takim, że 2 klasy gimnazjum, myślałem, że pójdę do szkoły oficerskiej. No ale mnie tam szybko przywołano do porządku i powiedziano, tworzy się 2 samodzielna brygada zaporowa z 4 pułku. Trzeba ludzi wziąć, przenieść do Bielska Podlaskiego i tam będzie dopiero wstępowanie do wojska. Bo żołnierze polscy byli bez mundurów, byli wszyscy po cywilnemu, jeszcze nie dowieziono mundurów, nie było ani broni, ani nic. Było tylko kilku oficerów i kilku żołnierzy. Jeżeli powiedzieli, że tworzą 2 samodzielną brygadę zaporową, był oficer, miał 3 żołnierzy z karabinami i brali tych ludzi, robili szereg i maszerowali różnymi drogami do Bielska Podlaskiego. To po 2 dniach byliśmy już w Bielsku Podlaskim. No i gdzieś po tygodniu dopiero czasu pierwsze mundury dostaliśmy. I te mundury nie były zielone, takie jak Wojsko Polskie miało, tylko mieliśmy mundury różne. Jeśli chodzi o płaszcze, to mieliśmy siwe. Siwe płaszcze, na ramienniki były tylko zielone. No, jeśli czapki, rogatywki i orły były nie z koroną, jak to mówiono, ale my dostaliśmy wrony, orly i bez korony. No ale to taki był przydział, taki był rozkaz. I tak zaczęło tworzyć tam na kompanię, strażnice. I z uwagi na wykształcenie kierowano do łączności. Ja chciałem do łączności dostać się.
No ale trzeba było przejść badania słuchowe. Jak się mówi, jak się śpiewa, jak... Alfabetem Morsa, proszę przeczytać. Cicita, da, 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 cici. Nie, to źle śpiewasz, nie tego, to się nie nadajesz. Do łączności telefonicznej. To były takie rozmowy, ale to było stosunkowo krótko. Dostałem przydział do łączności radiowej, no i zaczęła się nauka. Był jeden oficer rosyjski i był polski oficer. Uczyli nas pracy na radiostacjach. No ta praca była, szczególnie ten Rosjanin, to uśmiechał się z tego wszystkiego, bo niektórzy nie znali słów. No ale rozkaz to rozkaz. I uczyli. Daj, daj zakurić. Daj, daj zakurić. Idąc randzisty. Idąc radzisty. Komendir polka. I to trzeba było, on mówi, a ja muszę na kluczu pracować i kreski, kropki. No to było początkowo abrakadabra, ale to w dłuższym czasie zostałem starszym radiotelegrafistą. Miałem na tyle, 16 czy 17 lat i dostałem ludzi, którzy mieli po 40 lat. No i tak rozpoczęła się. Skończyła się nauka i skierowano nas na front. Nie było komisji bezrobunkowej. To w jednostce wojskowej było. Przychodzi, no to dobrze. Ile lat pytali się oczywiście. A pozwolenie mamy, taty masz? Nie, nie mam, bo mamy, nie mam, taty nie mam. Coś tam się kłamało zawsze. No ale dostaliśmy przydział jako Polacy, Wojsko Polskie. Dostaliśmy przydział, jak potem się dowiedziałem, to jest przydział gwardyjski. Rosyjska armia w czasie wojny miała jednostki gwardyjskie. Zasłużone, którzy w boju pracowali, zasłużeni byli, mieli oznaczenia, mieli wszystko, no, bardzo dobrze pracowali. I dostawali chleba 800 gram dziennie. A my, jako żołnierze Wojska Polskiego, dostawaliśmy chleba 600 gram dziennie. Ja mówię tylko o chlebie, o cukier, to było tam łyżka cukru. Dziennie było dwa listki, bo listki bobkowe były. Tak ciężko pracowaliśmy jeszcze na tych ćwiczeniach, że jedlibyśmy, jak to mówię, konia. A to z jedzeniem było krucho, nie za dobrze. Ale tak prywatnie dodam, że jak już byliśmy na froncie od listopada miesiąca, to proszę pani, dostawaliśmy ziemniaki zmarznięte, nie można było ich dawać normalnie. Trzeba było obgotować i tego gotowane ziemniaki, to można było skórkę zerzeć, i też można było coś jeść. Ale to było tak niesmaczne, tak niedobre, że ja to będę pamiętał do końca życia. Ale jak już przeszliśmy Wisłę 17 stycznia 1945 roku, przeszliśmy Wisłę, nasza jednostka przeszła Wisłę i trafiliśmy na niemieckie tereny Liegenschaften, gdzie mieli
zwierzynę zabierali od Polaków i dla żołnierzy swoich mieli. Ale ten tak uciekali, zmykali szybko od Warszawy, że wszystko zostawiali. Także my mieliśmy bez kłopotu cielaki, wieprze, były, można było. Bombardowanie było i tak dalej, także można było pokroić i kucharzy zapilnowali jedzenie. Czyli od Wisły mieliśmy jedzenie, nie liczyliśmy na jedzenie z kuchni, a mogliśmy we własnym zakresie obsługiwać. A myśli i dalej wojny, to maszerowaliśmy. Kierunek był, tak jak pierwsza armia Wojska Polskiego szła, to znaczy na Sochaczew, Brzeć Kujawski, Bydgoszcz. Dalej to był kierunek na Naklo i dalej były, proszę pani, już dawne tereny niemieckie zaczęły się. To znaczy Jastrowie, to była pierwsza miejscowość przez Polaków zajęta. Nasi oficerowie, byli oficerowie polityczni, którzy mówili, przechodzicie, rzeczka płynęła. W lesie, to jest Jastrowie, zaczyna się, wchodzicie na tereny poniemieckie, ale to były tereny kiedyś polskie. Także myśmy już wiedzieli, że to jest granica. No ale nie powiedziałam tylko najgorszej rzeczy, że to był miesiąc styczeń, luty, zawieja, mróz i do przodu, do przodu, do przodu. To nie to, że szło się tylko śnieg, deszcz. Trzeba było skierować na prawo, na lewo. Tam były zabudowania. Kto tam jest? Czy są Niemcy, czy nie ma Niemców? Bo tak się złożyło, że w ciągu pierwszych czterech dni myśmy Niemców nie widzieli, ale po nocy szliśmy i szliśmy. Jeżeli było polecenie dojść 40 kilometrów, a szło się z bronią, szło się w deszcz, w śnieg, to było strasznie ciężko, strasznie trudno. Żywności nie zdążyli dowozić. I samochody nie miały paliwa, nie doszło. Zaczęło się to, że wszystko wojsko szli różnymi drogami, oczywiście. Bez benzyny. No w Jastrowie tak było właśnie, że kierowca nasz to nie miał benzyny, nie mógł uruchomić. A okazuje się, z terenów dawnych niemieckich, z Piły, Schneidermil, tam cała forteta niemiecka uciekała i trafiła na nas. No, potem się dowiedziałem o tym, musieliśmy, a my się nie mieli już, armat nie można było używać, bo nie było ich jak dowieść. Także mieliśmy kłopoty. Jeden dzień i jedną noc w lesie chowaliśmy się. Dopiero potem przeszliśmy już, jak podrzucili trochę paliwa, trochę amunicji, to odrzucili. Także to była bardzo pamiętliwa droga. No i tak szliśmy, nasz szlak bojowy, jak mówię, był pierwszej Armii Wojska Polskiego. My byliśmy żołnierzami pierwszej Armii Wojska Polskiego. I
z Bydgoszczy poszliśmy w kierunku na Kolobrzeg. Tam były tereny zaminowane, były tereny uzbrojone różnymi opóźnionymi zabawkami, które miały tam za trzy dni wybuchało. W każdym razie doszliśmy, proszę pani, do rzeki Rega. Duża dość rzeka była i tam nas zatrzymano. W kierunku Kolobrzegu nasza jednostka nie poszła, a wycofano nas i przerzucono w kierunku, proszę pani, tu w kierunku Odry. I musieliśmy wzdłuż Odry, byliśmy niedaleko Szczecina, nie? Musieliśmy wzdłuż iść do pierwszego mostu, gdzie można było przejść Odrę. No w ten czas, to było w miesiącu chyba marcu albo kwietniu już, przeszliśmy Odrę i w kierunku na Berlin. Ale nasza jednostka musiała iść prawym skrzydłem, to znaczy byliśmy gdzieś około 40 kilometrów Berlin zostawał. Inne jednostki szły tak jak pierwszej armii i weszliśmy już, Berlin zostawaliśmy z tyłu, a byliśmy już za Berlinem. W ten sposób przyszedł rozkaz, że z pierwszej dywizji trzeba skierować do zdobycia Berlina kilka jednostek. Tam była i broń pancerna, i artyleria była, i Polacy, którzy byli. My byliśmy za Berlinem już. I byli, którzy otrzymali polecenie zająć Berlin. Bo wszyscy mówią, że Polacy zdobywali Berlin ze wschodu. Nieprawda. Wojsko polskie było za Berlinem, musiało się cofnąć, a z tej strony szli wojska rosyjskie. I my Polacy zdobywali Berlin od zachodu. To jest prawda. To jest, potem historycy stwierdzili, że polskie wojska szły właśnie. Ale to tylko część polskiego wojska. I myśmy już doszli, proszę pani, do miejscowości Tangermünde, to pamiętam. Przed Labą, to było jakieś może 10 kilometrów. Mówię, koniec wojny. No i proszę pani, to było 8 czy 9 maja. No to było tam strzelanina, przyjęcia i tak dalej. Ale mamy taki żal do sojuszników naszych. Po 3 dniach wszyscy żołnierze Wojska Polskiego wrócić na polską granicę. I musieliśmy wszyscy wracać. Zostawialiśmy. Tam Rosjanie obejmowali te tereny wszystkie, ale myśmy szli już, jak to jest, koło Berlina, nie być w Berlinie. No, dowódca batalionu mówi, idziemy. I pomaszerowaliśmy i pojechaliśmy. Pojechaliśmy, też się dopowiem dlaczego. Przez Berlin, no trzeba było zobaczyć, no to było straszne. Straszne. Warszawa była zniszczona nieziemsko. Byliśmy w Warszawie przecież. I był Berlin zniszczony. Ale tak zniszczony był Berlin. No tam oczywiście były naloty niesamowite. No i stamtąd, proszę pani, musieliśmy cofnąć się. Z powrotem do Piły i z Piły skierowano nas
do miejsca, gdzie będziemy rozformowani, jak oni nazywali. To była miejscowość Bunclaw, a polska nazwa Bolesławiec. Myśmy tych nas map nie mieliśmy takich. Były mapy z napisami i po niemiecku. No to Bunclaw, to Bunclaw. Deutschkrone, no to wiadomo, że to Walcz. No to ja wiem teraz, ale ten czas to Deutschkrone, to Walcz. Do Schneidemil, do Pili. No i w Pile rozkaz marszałka Polski. Żołnierzy do lat 19 i żołnierzy, którzy mają powyżej 40 lat, skierowali do cywila. A ja miałem powiedziane z dowódcą, że skierują mnie do szkoły oficerskiej. No, zostałem cywilem. No i wróciłem do Polski, do domu. A jeśli powiem, jak byliśmy w Bydgoszczy, to trafiliśmy na olbrzymią fabrykę rowerów. A u nas, a to ta cała trasa, którą ja mówię, te ponad 1000 kilometrów, to wszystko per pedes apostolorum. Na piechotę się chodziło. Nie to, że tylko drogo się szło. Trzeba było biegać, bo tam zabudowa i tam coś pyka. No to chodziło się tu, chodziło się tu i biegało się tam. No to były kilometry. No ale fabryka rowerów była, no to było pełno rowerów. I dowódca mówi, chyba w takim razie, proszę bardzo, kto ma, kto umie jeździć na rowerze. No to w ten czas każdy brał rower. Jak ruszyliśmy dalej do przodu, to proszę pani, połowa tych ludzi nie umiała na rowerach jeździć. To Polacy, którzy byli z wiosek różnych, prawda, ale nie umieli tego jeździć. Zostawiali te rowery, bo rowery na piechotę. Tylko niektórzy, którzy umieli, to jeździli na tym właśnie. To jest luźna taka uwaga. Zacznijmy od tego, że rodziców ja nie miałem. Ojciec zginął w 1943 roku. Ojciec jako maszynista należał do podziemia. To organizacja nazywała się PN, Polska Niepodległa. To kolejarze mieli kontakty. Trzeba mieć kontakty z Warszawą, z Grodnem, z Mińskiem, bo Niemcy mieli tych, trzeba było kontakty utrzymać. A kto mógł kontakty? A były granice przez Niemcy utworzone. Generalna gubernia, Ostpreußen, Prusy Wschodnie, Ostland, to niemieckie zajęte tereny i wszędzie były niemieckie granice. Niemcy zrobili, no nie każdemu, ale mogli tam przewieźć cośkolwiek maszyniści. Ojciec jak pojechał, to miesiąc czasu nie było, bo był z Białegostoku do Wolkowyska przewieźli. Z Wolkowyska do Baranowicz, z Baranowicz do Mińska. I to było trzy drużyny maszynistów. Jedna grupa prowadzi, na drugi dzień druga grupa. Niemcy dali wagon taki, jakiś towarowy tam miesiąc czasu. Karmili z jedzenia, ale trzeba było jeździć, wozić. No. Także ojciec zginął już. Paliwo. To była
benzyna. Nie. W kanistrach. Ja to znam szczegółowo, to mój ojciec był, ja tam dowiadywałem się i byłem przy tym. Ojciec, powiem inaczej, ojciec miał polecenie jechać do Małkini, przewieźć tam coś i stamtąd jechać dalej. Ale doszło polecenie od Niemców do Wołkowyska. I ojciec mówił, dobrze, proszę bardzo, pojadę do Wołkowyska. A ja byłem u ojca, przywiozłem jedzenie ojcu. On mówi, powiedz matce, że ja będę w Wołkowysku, mówi, a temu panu, temu drugiemu maszyniście, mówi, powiedz, że coś inny będzie. I ojciec miał wziąć te papiery i przewieźć tutaj do Grodna, w tych kierunkach. No i ojciec pojechał. A pojechał, to skład pociągu to był 60 wagonów i wszędzie były beczki z benzyną, bez dachu, bez niczego, lory tak zwane. I wszyscy wiedzieli już, bo maszyniści podali wiadomości. Przed Wołkowyskiem oddział partyzancki. Zrobił taki napad. Bo to było z tego rodzaju, że górą przechodzili jakiś mostek przez górę tędy przejeżdżali, a pociąg jechał dolem. I to była godzina 23 po nocy i jechał, a pociąg był obsadzony przez Wehrmachtów. Żołnierzy, 16 było żołnierzy. I jak wjechali między tym górą, tym mostkiem, tam była założona ta niespodzianka. Ostrzelano i granaty rzucono w te wagony. No proszę wyobrazić sobie, jak to zaczęło palić się. Pociąg jedzie, a tu się pali, wybucha. No oczywiście, dojechali tam, nie wiem, może ze 300 metrów wszystkiego. Ojciec zginął od razu. Potem, jak pojechałem z matką, zwłoki ojca znaleźć. Tylko ślady były, gdzie była figura spalona była. Także pomocnik uciekał, skakał przez okno, to połowy był spalony zupełnie. Tych Niemców to tam jeszcze tam nie będę liczył. W każdym razie ojca straciłem w Wołkowysku 17. stycznia 1943 roku. To była palmowa niedziela. Także sierota, pół sierota była, jak to mówią. Mój siostra była tu w Białymstoku, uczyła się, skończyła studia, została dyrektorem Banku Polskiego, wielka figura. Rak się przyplątał i po roku czasu pochowałem siostrę. Te pierwsze lata powojenne były bardzo ciężkie, było bardzo trudno. Matka, która nigdy nie pracowała, uczyła
wychowywała córkę, czyli i mnie. Trzeba było pomagać, a to było ciężko. Połączyliśmy się z jednostkami wojskowymi, jednostki wojskowe. Mówię, słuchajcie, my pomożemy wam. Zapiszcie się do środowiska żołnierzy i będziemy razem, mówi, pomagać takich jak wy, to jest, mówi, dziesiątki ludzi, mówi. No i takie było, mówi. Zostali skierowani do, to było WKU. WKU tym się sprawami zajmował. Ale oprócz tego kolega był w stopniu kapitana, który był cywilem, mówi, tworzy się środowisko synów pułku. Mówi, musimy coś zrobić. W Białymstoku nie ma takiego środowiska, ale on był z Wojska Polskiego z 1939 roku. On był w Wojsku Polskim, a w formie orkiestra w orkiestrze, na którymś instrumencie grał. Ale był na wojnie w 1939 roku. I potem był w Związku Radzieckim i doszedł do Wojsku Polskiego do stopnia kapitana. I mówi, musimy zrobić środowisko młodych synów pułku. Bo mówi, syn pułku, ale to była taka... No i doczekaliśmy się rozkazu ministra obrony narodowej na stworzeniu takiej organizacji synów pułku, którzy musieli mieć do 16 lat, do 17 maksymalnie. A wielu innych, którzy mieli już 18,5, to synem pułku nie mógł być. No i my to jeździliśmy jako kolo, nas było trzech najpierw, potem pięciu, to do Warszawy jeździliśmy na zebrania do Warszawy. I potem tak zaczęliśmy, to Białystok, to Srocę, spod ogona wypadł. Zrobimy kolo, zarząd oddziału synów pułku w Białymstoku. I tego kolega mówimy, słuchaj, ty będziesz prezesem środowiska naszego. No i tam przez wiele lat był prezesem naszego środowiska synów pułku. No, koło się rozrosło. Mieliśmy pełno kontaktów z jednostkami wojskowymi, z administracją i zaczęło się całkiem spokojne życie. A jeszcze to dobrze, że taka organizacja jak Związek Kombatantów, on się nazywał najpierw Związek Uczestników, Związek Bojowników o Wolność i Niepodległość. Ale to potrwało gdzieś około roku czasu. Przedmienili na Związek Uczestników Walki Zbrojnej. A potem zmieniało się znowu na Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej. No i ja mam nawet wykazy tych kolegów, którzy byli. Co myśmy robili. Pracowaliśmy, ja pracowałem najwięcej w Zarządzie Wojewódzkim Związku Kombatantów. Na zjazdach wielokrotnie byłem. Tam nie każdy mógł zresztą dostać się, ponieważ nie każdy czy chciał, czy mógł, prawda. W każdym razie trzeba było znać przynajmniej jeden język. Ja to dobrze się składało, że tam uczyłem się cały czas niemieckiego i rosyjskiego.
A to dobrze się złożyło, że znałem język rosyjski, bo mieliśmy oficerów po tych mundurach, prawda? Ale oni byli specjalistami w swoich dziedzinach, prawda? No i tak trzeba było najpierw z nimi rozmawiać. Był taki oficer z wywiadu. Zwracał się do mnie. No, Marek, pisze autobiografię, to znaczy życiorys. Ja z uwagi, że byłem szefem rejestracji średniej mocy, musiałem co miesiąc pisać życiorys. A że ja niewiele miałem do mówienia, a jeszcze więcej nie pisałem, bo nie o wszystkim chciałem pisać, to szef kancelarii, szef sztabu i ja jako szef radiostacji średniej mocy co miesiąc musieliśmy pisać autobiografię, a ten po prostu i mówi do mnie Ukrainiec, mówi, ty piszesz i stąd, jako sierżant, gawalit. Ja mówię, jak to? Ja jego życiorys jak mógł pisać? A on był w 1938-1939 roku w Wojsku Polskim. Był taki przepis. Bez względu na stopień, synowie z znakiem syn pułku mówią do siebie, prosty. No, trochę było tak dziwnie, jak się spotkało z generałem i mam z jego mówić prosty. Trzeba było mieć dokumenty. Podstawowy dokument. Ja miałem najpierw książeczkę wojskową. Książeczkę wojskową, proszę pana, mnie skradziono. Musiałem domagać się, żeby dali mi drugą książeczkę wojskową. I jako duplikat dali mi drugą. Tak samo jak koledzy przychodzili, był w szpitalu, był ranny, gdzie jego dokumenty zginęli i on został bez niczego. I jak na Łomżyńskiej ulicy pracowałem, mieszkałem, patrzę, przychodzi nasz kolega, kiedyś był u mnie w moim ekranie. Kierowcą samochodu przy naszej radiostacji. On mówi, słuchaj Marek, mam kłopot, mówi. Byłem na froncie, wiesz, zatem postrzelonym byłem, nogi tu. I mówi, jak byłem w szpitalu, to gdzieś tam przenosili i mówi, nic nie mam. Zostałem goły i bosy. Sądownie trzeba było wymienić, wykonać i wypisać na podstawie świadków. Drugiego świadka musiałem znaleźć i byliśmy w sądzie. A potem dopiero okazuje się, że WKU ma część tylko dokumentów. Także to była bardzo trudna sprawa. Ale na podstawie dokumentów mógł być przyjęty. Albo znowuż, mówią, szczególnie ci, którzy byli w oddziałach partyzanckich. On był w takiej kompanii partyzancie, we wsi taki tam. A ja byłem tutaj, mówię. Wiemy się, znaliśmy się. Potem się rozjechaliśmy się. Ja nie mam papierów. Ja przecież też żadnych dokumentów nie miałem, bo początkowo na oznaczenie to ulówkę podpisywał i pieczątkę dawał ten dowódca batalionu. Kartka papieru. I trzeba było na podstawie świadków. Trzeba było. I to były komisje weryfikacyjne byli, które analizowały, co z tym robić. No, czy w tej samej jednostce był? Czy był dowódca, może był ten sam, czy nie ten sam. Dosyć
Dokładnie badaliśmy tę sprawę. Albo pisze, że on był w Wojsku Polskim, pracował na kopalni, twardo, ciężko, proszę o potwierdzenie mojego bytności tutaj, jednostka taka i taka. I chce wstąpić do... On mówi, ja byłem, okazuje się to, do sądu skierowali sprawę jego, a sąd przez wojskowe dokumenty, tak, był żołnierzem, ale nie był w kopalni, a pracował na górze. I nie może dostać tego tytułu żołnierza górnika, a to pensja, dodatek, a to trzeba było, no, to trzeba było sądownie wyrabiać jemu. I no niestety musieli powiedzieć mu, słuchaj Stefan, na górze siedziałeś, nie w kopalni byłeś. Jak ja przyjechałem w 1945 roku z Białegostoku, no to była ruina. Nic nie było w centrum miasta, popalone budynki. Na peryferiach, tam gdzie ludzie sami budowali te domki, to tam coś było. No ale człowiek zaczął, kończył uczyć się, kończył pracować. Ja dostałem nakaz pracy. 3 lata nakaz pracy. W przemyśle zbrojeniowym oczywiście. No jak skończyłem liceum budowy dróg i mostów, to otrzymałem nakaz pracy do Mostostalu. A to była olbrzymia firma, budowała mosty i budowała cały przemysł zbrojeniowy. No oczywiście do przemysłu zbrojeniowego. I ja zamiast budować mosty i drogi, to dyrektor tego powiedział, mówi, słuchaj, budują teraz hutę Bobrek. Tam przysyłają Rosjanie urządzenia. Ty znasz rosyjski język. Idą do Mostostalu, będziesz tam. Ja mówię, to kim ja mówię, tłumaczem? Nie tłumaczem, mówię. Tam jest ponad 20 tysięcy lożysk w tej hucie, która przychodzi, którą trzeba składać. Lożyska, które miały 4-5 centymetrów i były, które miały 3-4 metry lożyska. To ja nie jestem mechanikiem, mówię. Niczego, rozbierasz. No i musiałem te lożyska przyjmować. A to niby to rosyjskie lożyska była. Szarko, podszypniki, takie. Dobrze, ja znałem rosyjskie, że mogłem z nimi dyskutować. Ale niektóre lożyska czytam szwedzkie. Szwedzkie lożyska, bardzo dobre, szwedzkie lożyska, nowiutkie. Skąd oni to mieli, to nie wiem, no ale... I temu inżynierowi, bo ich było 3 inżynierów, którzy całą tą hutę prowadzili, mówię, słuchaj, to rolko-podszypnik, mówi, z Szwecji, Szwecja, mówię, to nie wasz, mówię, podszypnik. No, to ty czy puchato, nie zwracaj uwagi na to. No, nie zwracaj uwagi, to nie zwracaj uwagi, no. Tak trzeba było.
I tymi łyżeczkami trzeba było robić. Trzeba było... Ta huta Bobrek, tam sami Ślązacy. Oni niemieckie to perfekt znali. Nie było problemu. Ale mieliśmy takich majstrów, którzy znali się na tym, ale nic po rosyjsku, ani słowa nie umieli. I trzeba było ich szkolić. Zebranie kierowników takich i takich, takie łyżeczka będą i będzie wykładał. Dyrektor tej huty, Bobrowski, mówi: Marek, słuchaj, ja jestem z Lwowa. Ja znam to. Ja mówię, jedno uprawnienia łyżeczka, mówię, rolik opatrzywniku, to mówi, to ja zrobię. A ty zrób ten szalik opatrzywniki. No i on mówi po swojemu, ja po swojemu mówię, przed tych łyżeczkach i tłumaczę tym ludziom, którzy siedzą to w sali kinowej. Mówię, że proszę Państwa, to są łyżeczka takie i takie, to są takie, trzeba to, trzeba to. A pytam się tego Rosjanina, a jaka to grubość musi być zachowana? On tak wziął, zobaczył, powie. I mówi do mnie, że po rosyjsku powiedział, jak to... Ja mówię, co to jest? On mnie tłumaczy dobrze. Ja dobrze mówię, ja ciebie nie rozumiem. Powiedz mi pomaleńku, spokojnie, co to jest. Mówi, zazor, panie Majer, zazor. Ja mówię, już piąty raz mówisz zazor, a ja nie wiem, co to jest ten zazor. No ale nareszcie mówię, luz. Tak, to luz. Okazuje się, między łożyskami, przy zakładaniu łożysk, pewne tolerancja musi być, ten luz musi być długości tam 500 mm. No, ja w rozmowie to mogę po rosyjsku dobrze rozmawiać, ale w szczegółach technicznych ja technikiem, mechanikiem nie byłem, nie? To nie bardzo z tym zazorem, to kłopot miało, także to takie ciekawostki były. No. Tak, to wie panie, to dosyć spokojnie u mnie przeszło bez kłopotów, ponieważ ja radio miałem, radio, chyba i telewizor był w ten czas. Dowiedziałem się o takim rzeczy. Najbardziej mnie zainteresowało tylko potem wypowiedź, która Komitet Centralny Rosyjski Nikita Kruszow mówił. To mnie zaciekawiło, bo on mówił o faktach, prawda? I to człowiek takie uszy czerwone i oczy, bo nie słyszał tego. I domyśleliśmy się, że tam były takie historie. Ale to były tylko rozmowy między nami, między kolegami. A to potwierdzenie prawie było. Także to było, no, z jednej strony, że baćka Stalin nie żyje, a nie żyje, co z nim. My oczekiwaliśmy na stan wojenny. Tam co się działo, że na taczkach wywożono ludzi, robiono co chciano, wszystko, to było takie, że było nie do zniesienia. My to wiedzieliśmy, prawda? Ale o tym przekonać się, powiedzieć, co innego. Emerytem jestem 40 lat. Nakaz pracy miałem 3 lata.
3 lata. Musiałem w przemyśle zbrojeniowym, w chemicznych, technicznych sprawach cały czas pracowałem to od początku do końca. Z wyjątkiem, że pozwolono mi studiować w Krakowie. Z Bobrku do Krakowa na wieczorowa szkoła inżynierska. Ja poszedłem do dziekana i mówię, że spóźniony jestem, ale a ma pan jakieś zaświadczenie? A ja miałem po skończonych w liceum otrzymałem olbrzymi dyplom przodownik pracy nauki społecznej. Na podstawie tego przyjęty zostałem od razu na pierwszy rok studiów w Krakowie. No ale to trzeba było dojeżdżać. To było kłopotliwe, no ale ten pierwszy rok zaliczyłem, bo to było 3-letnie. I zostałem przydział do Mostostalu, do Gdańska, do stoczni. W stoczni drugi rok zaliczyłem i przepracowałem w stoczni. I zostałem trzeci rok skierowany do Białegostoku. A w Białymstoku nie było uczelni tego typu. Wziąłem urlop dziekański. Dalej mi rektor dał na trzeci rok. Urlop dziekański dał mi. Rok czasu. No ale tak się dołożyło, że ja już potem na ten, bo pierwszy rok poszedł, drugi rok poszedł i ja musiałbym czekać jeszcze 2 lata, żeby oni doszli do trzeciego roku. A ja geometrię wykreślam, matematykę, fizykę, miałem zaliczone wszystkie. Dlatego tak się zastanawiałem, jak powie, niepełne wyższe wykształcenie, no niepełne, no. Ale mam kończone liceum drugowo-mostowe i niepełne wyższe.